Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę przy giętarce do blachy, natomiast skupimy się jednak nie na samej giętarce, lecz na elementach, które brakują jeszcze tej maszynie. Korba do napędu górnej belki dociskowej jest to element, który brakuje mi i muszę go dorobić. Mam na wzór korbę, natomiast nie wykorzystam jej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chcę dekompletować kolejnej maszyny kosztem wykorzystania tej korby do giętarki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta korba wydaje mi się zbyt krótka i siła, którą będziemy musieli włożyć podczas kręcenia, będzie zbyt duża i będzie ta praca męcząca. Dlatego zastosuję nieco większą korbę, ale nie przesadnie dużą, ponieważ niewygodnie będzie kręcić. Mechanizm podnoszenia górnej belki dociskowej już ma trochę lat i te koła zębate nie do końca one tak współgrają, jakbym chciał i jak pewnie były nowe. Dlatego no jednak troszkę siły trzeba włożyć w napędzenie tego mechanizmu odpowiedzialnego za unoszenie belki górnej. Ta korba, no niestety jest to korba zbyt mała, także też nie będzie z niej pożytku, więc wykonam korbę zupełnie od podstaw nową. Prawdopodobnie gdyby to było jeszcze za czasów, kiedy miałem piecyk kowalski, pokusiłbym się, aby tą korbę wygiąć z płaskownika. Natomiast wytnę ją z blachy o grubości 10 mm i nie będę tego grzał, nie będę tego wyginał, tylko gotowy kształt będzie wycięty z materiału. Jeżeli chodzi o fragment, który będzie nasadzany na oś napędową, będzie w tym miejscu pogrubiony, no nie wiem, pogrubię to o grubość materiału lub dwa razy, może trzy razy nawet, żeby to miejsce, gdzie ta korba będzie nasadzana na wałek, na kwadrat, żeby to było stabilne i trwałe. Ponadto jest to miejsce, które będę chciał jeszcze przewiercić i nagwintować, aby zastosować śrubę kontrującą, aby ta korba nam nie wyskakiwała z gniazda. Jestem przekonany, że tą maszynę już znacie ze stalowego kanału, ze stalowego warsztatu, ponieważ osoby, które od dawna obserwują kanał, na pewno oglądały filmy związane z renowacją tej maszyny. Jeżeli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to pokazuję, o co chodzi. Tutaj mamy oś, która jest odpowiedzialna za napęd. Tutaj mamy przełożenie napędu, śruby i górną belkę dociskową. Ona jest unoszona i dociskana do materiału, który będziemy giąć. Napęd odbywa się, jest to napęd ręczny, jest to prosta maszyna, odbywa się to za pomocą siły naszych mięśni, za pomocą korby. Brakuje tej korby, tą korbę będziemy dorabiać. Kwadrat, który tutaj wystaje, jest to zabierak, forma zabieraka i zastosujemy tutaj, myślałem początkowo o takiej przekówce, w zasadzie jakbym to wszystko wyszlifował w koło, wykorzystał tylko środek, byłoby to, myślę, że na pewno by spełniło zadanie, aczkolwiek no niestety jest to droga na skróty, nie będziemy szli tą drogą, wykonamy to w nieco inny sposób, myślę, że bardziej taki fachowy. Jeżeli chodzi o samą giętarkę, jeżeli jesteś ciekawy, jak przebiegał cały proces renowacji tej maszyny, jak ona wyglądała w momencie, kiedy ją kupiłem, takie filmy znajdziesz na stalowym kanale, zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Ok, ja nie przedłużam, zabieram się już za pracę. Materiałem wyjściowym jest płaskownik 150×10 i z niego wytniemy żądany kształt.
We'll be right back.
Okej, okay, korbę mam gotową. Jest to jeden z ostatnich elementów, które jeszcze brakują przy giętarce do blachy. Jeżeli chodzi o tą korbę, to jeszcze zostało mi do wykonania rączka w drewnie. Coś na wzór tej korby. Oczywiście rączka musi być obrotowa. Otwór, który tutaj jest wywiercony, postanowiłem go jeszcze nie rozwiercać. On będzie prawdopodobnie gwintowany i będzie wstawiona ośka pod właśnie rączkę. Natomiast tym zajmiemy się w momencie, kiedy już będę miał rączkę wykonaną. Jeżeli chodzi o samą rączkę, to jest materiał oczywiście na odcinek następny, kolejny. Natomiast no, też nie wiem faktycznie, jak się uda tą rączkę wykonać. Będę ją robił sam. Coś właśnie na ten wzór. Będę ją robił sam, nie mając kompletnie maszyn stolarskich żadnych. Bardzo pomocna by tu była tokarka do drewna. No ale niestety, tak jak mówię, nie mam kompletnie żadnych maszyn do pracy z drewnem. Zobaczymy, czy uda mi się coś wykonać. Mam pewien pomysł. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie w realu. Korba wygląda, no tak jak widać. Co mnie denerwuje w nagraniu oraz w zdjęciach, które robię, że słabo widoczny jest przeskok tego materiału. Tu jest materiał przecieniony, tutaj ma 35, tutaj ma 22 i to naprawdę wygląda fajnie w realu. Natomiast przy nagraniu oraz przy robieniu zdjęć jakoś ginie ta proporcja. Nie wiem czego, wydaje się, że to jest jeden wymiar, ewentualnie ta różnica jest bardzo niewielka. Nie wiem czego tak jest, być może przez obiektyw, który jest szerokokątny w tej kamerze, natomiast w realu wygląda, myślę, że jeszcze lepiej. Dobra, korba jak korba, zobaczmy, jak ona się prezentuje na maszynie. Korba wygląda w ten sposób i tak jak mówię, teraz pytanie, czy malujemy ją, czy zostawiamy ją w stanie surowym. W tym samym wykończeniu chciałbym również mieć ten element, który jeszcze nie dorobiłem, a tym się zajmiemy w najbliższym czasie, czyli taki drążek, rurka, która połączy te dwa ramiona belki dolnej gnącej. To będzie rurka, będzie zakończona gwintem, od tej strony będzie przykręcone śrubą, będzie nieco inaczej wykonane niż w oryginale, ale myślę, że lepiej. Natomiast korba całkiem przyzwoicie i sympatycznie tu wygląda. Oczywiście jeszcze dojdzie rączka drewniana i nada jej uroku. My powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. W odcinku następnym będziemy robić rączkę drewnianą. Nie wiem z jakim skutkiem, czy to się uda. Zobaczymy. Oczywiście będziecie informowani na bieżąco na Instagramie i na grupie facebookowej. Tam umieszczam bezpośrednio z warsztatu ze wszystkich tutaj prac wykonywanych przy projektach zdjęcia. Także zapraszam Was serdecznie na Instagrama i grupę facebookową Stalowi z YouTube. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!